Albano i Romina Power. Jeden z najbardziej znanych duetów muzycznych na świecie. Felicita, Ci Sarà czy Sempre Sempre to tylko namiastka ich przebojów. Wspólnie zaczęli występować 41 lat temu. Byli parą nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Niestety małżeństwo nie przetrwało razem wielkiego dramatu, jakim było zaginięcie ich córki. Dziś, po prawie 20 latach, powracają razem na scenę. Naszymi gośćmi są Albano i Romina Power. Dzień dobry. Moi drodzy, absolutnie nie wierzę w to, że jesteście tutaj razem. Musisz uwierzyć, a jak nie, to się uszczypnij. W redakcji zastanawialiśmy się, co sprawiło, że po tylu latach, po tym, co wydarzyło się w waszym życiu, wróciliście do siebie. Najpierw trzeba było odrzucić to wszystko, co było złe, a sam muzyczny powrót? Dzięki rosyjskiemu menadżerowi. Jak on się nazywał? Agabow. To właśnie on wpadł na pomysł, by zadzwonić do Rominy i ją na to namówić. Okazja? Moje 70. urodziny. To było 3 lata temu. Tak, poza tym bardzo stęskniliśmy się za sobą i za publicznością. Przypadek, ale tak właśnie było. Romina, co robiłaś przez te wszystkie lata? Podobno przeprowadziłaś się do Stanów, trochę pisałaś, malowałaś? Nie tylko. Moja mama zachorowała na raka i przez 4 lata byłam przy niej, dlatego musiałam wrócić do Kalifornii. Poza tym, tak, pisałam, wydałam kilka książek, kontynuuję komponowanie piosenek do filmów, co jest moją nową pasją. Wróciłam też do aktorstwa, zagrałam kilka lat temu we włoskim filmie. Ale wiesz co? Nauczyłam się też doceniać i lubić takie codzienne życie z moimi zwierzętami, zakupami na targu i absolutnym spokojem. Ona wróciła do Ameryki, by na nowo odkryć, jak piękne są Włochy i za nimi zatęsknić. Mam rację? No dobra, to prawda. A ty, Albano? Io vivo da sempre di passione. Od zawsze żyję swoimi zamiłowaniami do muzyki, ziemi i wina. Lubi też być ojcem. Ma 6 dzieci. Oczywiście. Kiedy zauważyłem, że we Włoszech nie było dużego przyrostu naturalnego, populacja coraz bardziej malała, musiałem coś z tym zrobić. Jesteś altruistą. Dopo il sogno delle Hawaii.